Beczko to świętujemy, wszystkim. Ja nagrywam odcinek. Jeszcze raz Bigos powtórz, 10 tysięcy świętujemy, tak? Kuźwa, 10 tysięcy wpadło. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, nie wiem jakim cudem. Wszystko dzięki po prostu społeczności i... No umówmy się, należało ci się. Za no, dziękuję ci bardzo. Za te wszystkie cutscenki, coś wyciął filmiki, żeś porobił dla Polaków, to no. Jak najbardziej. Jak, znaczy, ty sam to wiesz, też ja dużo wiem, pracy jest. Ja wiem, ile to jest wycinania. Nie by się osobiście przyznaje się bez bicia. Mnie by się nie chciało akurat tego robić. Ja ale, dużo rzeczy, ale nie to. Ale ja nawet sobie klawiaturę do tego taką kupiłem. Pokazałem kiedyś. Pokażę teraz na kamerce. Ja kupiłem sobie taką klawiaturę do programu. I tam mogę sobie wszystko wyciąć, nie? Szybko. Ciach, ciach, ciach. Mi to tam akurat leci. Więc jeszcze raz dziękuję. Dzisiaj akurat stream jest z wódeczką. Każdy robak, który zostanie zabity, to Stevie pije jednego kielicha. Tak, musiałbym mieć wódkę. Nawet nie wiem, czy wino mam. Wino chyba gdzieś w domu jest, ale już nie wiem. A to weź sobie jedną lampkę wina, kurde. Nie, bo wiesz, ja jestem, powiedzmy dzisiaj, niedużo mi trzeba. Aha. Bym był zrobiony dobrze. A jesteś szarajszy, czy co? No powiedzmy, że jestem po pracy mocno zmęczony, plus jeszcze jakbym wypił, to pewnie szybko byś mnie zobaczył na stole, a nie w grze. Tam. Ślub? Nie. Nie. A możesz się położyć. Dobra, Stevie też już jest. No, jestem. Więc... Jakoś dobrze dzisiaj chodzi ta gierka, nie wiem, bo jakoś tak czuję, że jest inaczej. W ogóle to możemy dzisiaj sobie strzelić może roboty, co? Tak dla odmiany. Dzisiaj roboty, możesz nawet niższy poziom tam dać, ale... No dobrze. Ale okay. Byśmy se roboty pograli trochę, bo ciągle graliśmy robaki, nie? Tak. Będzie znaczy, jakaś odmiana. Okej, okay, ale możemy od robaków zacząć, żeby tak wejść no do gierki. Okej, okay, jak chcesz. A potem następna misja będzie ten... roboty. Jak chcesz. Bo ja już się nagrałem tyle tych robaków, że... Znaczy, bo wie, no dopiero zaczynamy. Ja chcę tak wejść do flowa. Czaję. Ale... Samobójczy ustawiasz, halo? Kurde. Ekstremalne. Zdążyłem. A na pewno nie chcesz trudnego, bo na trudnym no było tak, okej. Okay. Tylko nie dostajemy chyba punktów nic, z tego co widzę. Jak punktów nic nie dostajemy? Tych zielonych. Na tą misję co bierzesz, to chyba nie ma. Bo one mają pokazane ładnie. Gdzie to pisze? Jak wejdziesz w misję tam głębiej, tak jak już wybierałeś ten chyba. Nie, teraz akurat gdzieś tam lecę. Bo nie widziałem. Tam były punkty, a tu już nie widziałem. Brak połączenia, to git. To jeszcze raz. Tutaj nie widzę. O, tu są, tu widać. 1, 2, 3, 1, 2, 3 są. No tak, ale to są... Tu premia ale, jest. Ale nie zielone to są. No ale są punkty, no nie, jest tak. Za 4, pierwsze, jedno za 4 i tak dalej. A na tamtym poprzednim nie było, nie? W ogóle zero. Za te zielone co można było kupić? No te, bronie, skiny. Bronie, skiny, hełmy. Moduły z dostatku. O, moduł dostatku można. Próbki to są ogólnie wszędzie. Próbki są w dostatku. Zwiększa liczbę magazynków dołączonych. Bo to mam za mało funduszy. Bo to mam za mało. Tak i tak mam wszystko za mało. Ja sobie broń energetyczną w sumie kupiłem. Nie jestem pewny, czy chcę ją wybrać. Ona się chyba na roboty pewnie nadaje. A nie możesz wybrać wyzwolonych, coś tak czuję. O, to można na przykład zagrać. Oj git. Też mi też daje tam punkty. Dopóki dają punkty, to 30, warto grać. 15, zabij termidy, nie, to przeprowadź badania geologiczne, czy... Co chcesz? Umożliwi pobranie E710. Wybieraj ty, mi obojętne. Tak długo jak punkty dostajemy, to mi to ryba, naprawdę.
Dobra, śmigamy. Chyba wezmę, zaryzykuję, wezmę tą elektryczną broń, najwyżej będę ryczał. Mam nową podstawową broń elektryczną. Ja tu muszę wypróbować. No właśnie powinienem. Dobra, wybieraj, gdzie spadamy. Czekaj, bo tutaj jest aktywuj pompy, a tu jest przekaż do wahadłowca, ale chyba to jest pierwsze. Najpierw musisz zaliczyć wszystkie dodatkowe cele. Czyli więc tutaj. Musimy to. No jeszcze tutaj. Jakieś... No. Dobra, wybierz. Sprzęt mam. Kurde. No, wycofałeś nas. Wiem. Nie tu. No tak daleko i tak nie bylibyśmy. Dobra, ja chcę energetyczną. O. Manewr, tak, tu. Damy ciebie. To jest broń energetyczna, ale nie ma napisane. Sojusznika damy. Karabin wyborowy mi się nie podobał. Granatnik. Ten karabin maszynowy był fajny. Ja niedługo ten granat, ten kontaktowy sobie uruchomię, czyli rzucam chyba granat i się przylepia, zamiast się odbijać, co będzie dużo lepsze. Nie wiem, granatnik czy bez, karabin bezodrzutowy bym może wziął po raz pierwszy, ale granatnik się mega przydaje. Ty wziąłeś granatnik, dobra, ja wziąłem, to czekaj, tak. To czekaj, to ja coś zamienię go. Mogę go teraz cofnąć? Jak go cofnąć? Nie mogę go cofnąć. Chyba idziesz... Kurde, i znowu mi się... No dobra, może anulowałeś mi całkiem. Nie, nie mogę. Nie, możesz iść tam. Ja mogę na przykład iść i sobie zmienić. Musisz iść po prostu na coś innego? A, dobra, zmieniło się, super. Teraz, okej, to chcę tak. Siema, Flexing Chic. Witam, gratuluję. A, dziękuję ci. O! Osoba z Twitcha tutaj nawet dołączyła. Proszę. O, widzisz. Jak się bawicie? Ma cięć, by łączyć? Czekaj, Gatlinga, tak. Ja nie widzę całą wiadomość. Macie chęć, by dołączyć do was? Dawaj, kurde. No jak chcesz, to dołącz, to poczekaj, Bigesta, ja nie przełączam gotowości. To... Jasne, tak. Tylko, że na trudnym gramy, nie? Wspomnij mu to. Na trudnym. Ekstremalny to... Pierwsza gierka to taka... Ja tu już mam Helldiversa odblokowanego, jesteście to ja już... na Discordzie? Ja jestem. Masz chyba w opisie nawet. To ty dołączyłeś? Tak, Flexing Chic, jesteś. Więc... ty grasz na kompie? To musisz znaleźć waleczny bigos JT. Najlepiej przez Steama, nie? Luźno, nie ma problemu na... to widzę, że kurde... Osoba już tutaj jest mega do przodu, jak na Helldivers ciśnie. W sensie co do przodu, bo my nie wiemy w sumie. No tak, bo na Twitchu... Na YouTubie. Tutaj ktoś pisze. Że gra na poziomie Helldivers. A, no to tak jak ja w sumie mam odblokowany. Ja nie grałem, ale nie. Mam odblokowany. Ja jeszcze nie mam. Oj, nie chcesz, Bigos, tam trzeba. No wiem, no jeszcze. Oj, to, mam tam level, to jest ekipą, masakra, żeby tam grać. Ja to bez ekipy, solo tam. Z jakimiś randomami to zrobiłem. Ale powiem ci, randomy nie przeżyły. Ja przeżyłem i dobiegłem. I żeby Helldivers odblokować, to ja se dobiegłem. A żaden random nie przeżył ze mną grając. No. Ja dobiegłem, ja minąłem dwie matki, te żółcie takie, tytany. Minąłem tych ciężkich, to chyba z 4. I goniły mnie wszystkie małe. Nie wiem, ile tego było. I wbiegłem sam na statek, dosłownie. Tak się skończyło, że ja sam wbiegłem. Szkoda, że tego nie nagrałem. Żałuję.
Dosłownie, to był Forrest Gump. Ja chcę wejść, bo nie widzę was. Znaczy, my rozmawiamy przez TeamSpeak'a. Możemy odblokować w grze w sumie rozmowę. I będzie wygodniej, bo znowu trzeba było się łączyć do jakichś programów, a ja tak nie do końca chętny jestem, już w grze jest łatwiej. Ja akurat nic nie widzę na Steamie. O, jest. Akceptuj. Dobra, akceptowałem cię. Albo wiesz, Stevie, możemy przejść na Discord. No, tylko pytanie, czy uda mi się, no uda mi się ustawić jakoś dźwięk. I to dam osobie upoważnienie. Widzę, że Bartka nie ma. Bartek dzisiaj ten zajęty jest. Wspólne granie. To Flexing Chicken też na YouTubie. Okej. No dobra, okej, możemy wejść na tego Discorda. Widzę, Kupson, że ty masz jakieś, jak to się mówi, pragnienia z tym mieszkaniem wspólnym. Na obozie nie byłeś chyba za często ze szkoły. Ale na TeamSpeak'a to mamy tam akurat wszystko zajęte. Czekaj, lepiej na Discordzie. No, lepiej na Discordzie. Dobra, ja też ogarnę tego Discorda. Jesteś? Deleted, Benix. To tak to zrobimy. Helldivers to Hellpods. Repeat. Helldivers to Hellpods. Dobra. Gdzie ta osoba jest? Jakie ruszanie ręką, serio. Dobra. Mam nadzieję, że Discord nie odwala tego, co potrafi. Dobra, to ja się rozłączę z TeamSpeak'a. Dobra, ja też. Dobra, czekaj, ja teraz muszę to dodać. No, spoko, tak, tylko muszę cię dodać do dźwięku. Może działa. Weź coś powiedz, Bigos. A ty coś powiedz. Okej. Okay. Ja u mnie niby twój dźwięk wykrywa, bo się rusza na ten wskaźnik, no tak. Nie? Tu to tak samo. Mhm. Okej, okay, to teraz jeszcze... Na razie niestety nie mogę dołączyć na kanał w razie czego. Tak, tak, wiem. Chłopie złoty, ja to zaraz ogarnę. Ty jesteś u nas na Discordzie, tak? Jest, dobra. O, widzisz, on super obywatela, czyli kupił ten najwyższy pakiet. O, już jest. To git, to tutaj już jest. Teraz damy ciebie... Ja jestem taki kurde lewy w tym. Jak ty jesteś? Napisz mi coś na Discordzie. Kiedy się tylko wylać. Dobra. Na którym ja mam emotikonki w ogóle przypisane? Na O? Nie. Komunikacja. O, to jest to. Poprosił uzupełnienie emotka. No jest na B.
A ja w ogóle ją zmieniałem. Tą emotkę, powiem szczerze, tu zmieniałem przecież. Ja nie miałem takiej. Jak, Stevie, ocenisz Final Fantasy? Kupson się pyta. O. Jak ja ocenię? Tak. Helldivers to Hellpods. Flexing Chicken, ja ciebie dodałem tylko do ten, do znajomych. Jak możesz, to przyjmij. Ja, bo tam ktoś mnie pytał kiedyś, czy to gra roku by była. No powiem tak, no jeśli nie będzie lepszych gier, to prawdopodobnie byłaby w grach roku, ale nie wiem. Jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym w ogóle rozmawiać, a druga sprawa to, no dobrze się w to gra, no. Tych dużo tych minigierek dali. Mnie tylko, dla mnie początek był tylko bardzo trudny, bo jeszcze tam mechanik do końca nie ogarnąłem. Trzeba było sobie odświeżyć pamięć w tym sterowaniu. Gra była dosyć trudna, ale od 1 do 10, tak? Fuh, nie wiem. Lexi Chicken, tak, widziałem, przyjąłeś i ja cię dodałem do kanału na tym moim Discordzie na wspólne granie. No, musisz na kanał wejść, wspólne granie. I powinieneś dostać tam informacje. Zaraz, Kupson, będziemy o tym rozmawiać. To w skrócie tylko powiem ci cyfrę. To by było dla mnie gdzieś tak 7-8. Na 9-10 to za dużo. Albo zrobię to tak. Edytuj kanał, uprawnienia, dodaj członków, Felix Schicken, gotowe, już masz uprawnienia, już tam możesz wejść. Siema. Siema. A, witam, dzień dobry. Dzień dobry wieczór w sumie, ale... A, dobry wieczór. Teraz rozpoczynamy ten dzień. Dobrze. No i poziom nie będzie problemem, myślę. Poradzimy sobie. No wiesz, ja tam jestem amatorem, szczerze mówiąc. Tam no ja to odblokowałem Helldiversa, więc ja się nie boję. Słuchaj, nieważne jaki poziom można wbić grając godziny, ale to nie daje skilla. Ewentualne lekkie doświadczenie. No to ozi. Dobra. To co? To jak jesteśmy w trójce, to damy na ekstremalny. Możemy grać na ekstremalnym, no problemu. Tylko uważaj, Bigos, patrz na te punkty, czy daje, bo ja bym chętnie robił chociaż za punkty, nie? Tak, tak, tak. Jakie punkty? No te zielone, te żetony. Czy... Medale, tak? Medale. No te medale, tak, medale to się nazywa. Medale, chodzi ci o medale, nie? Ale to wszystkie misje dają medale, jak coś. Po prostu może być zglitchowana tego i nie... A czasami nie widać było. Dobra. Tak, ale to się glitchuje. Ta gra ma jeszcze troszeczkę takich... problemów UI i tak dalej, ale jest bardzo dużo chętnych do grania, a deweloperzy są, to jest małe studio, które stworzyło tą grę. Kupson, nie bój się, nic nie spoilerujemy. Ja, my nic ci nie powiemy. Tu jest pobierz kody, to w sumie tu można spać. No, musimy, w sumie i tak są dwie części mapy, na które musimy iść najpierw, no. Po prostu zlećmy. I tak na starcie raczej będzie zabawnie, bo który to jest poziom w końcu trudności? Ekstremalny, da. Okej. Okay. To będzie na pewno sporo małych potworków biegających wszędzie. O, masz na bieganie. Tak, stamina jest... Aj, kurde, ja coś zapomniałem. Ja na Vitality, ty możesz premię dać Bigos na ten, na spadanie, na cały tak. Ten ekwipunek. Spam amo, tak jest, i będzie git. Oj, nie wiem, czy energetyczną wybrałem w końcu broń. Aj. Sobie odblokowałem. Odblokowałem sobie podstawową, tak. Podstawową jakąś, nie wiem. Pierwszy raz dopiero miałem wybrać. Chyba wiem, kosę. Chyba kosa, no. Coś takiego. Nie polecam. Problem kosy jest taki, że nie ma damage'u i to jest tak jak to działo laserowe. Ja z tym karabinkiem maszynowym najczęściej biegałem. Bo on w miarę szybko zabijał. Tak. Tylko, że nie poradzisz sobie wtedy z tymi większymi mobkami, nie? No ale tu się gra w taki sposób, że masz podział rolu, nie? O, mam... O kurde, o kurde, o kurde! Ja heavy już od razu. Ja nawet heavy. Nie widziałam! A
Dobra, zrobimy to tak. Czekaj. A bo ja jeszcze tutaj coś tak ustawiałem mamy? Na kompie. Dobra, przyzywam cię, Bigos. Sorry. Spokojnie, to jakby ten robot lubi bić po swoich. Okej. Okay. Sorry panowie, ale jeszcze tutaj patrzyłem na coś innego. Już heavy. Nawet ciekawie się tym wypala te laserem, tą energetyczną. Dobra, zniszczyłem grzyba. Ja walczę o życie. Wiecie co? Uważajcie, rzucę tutaj opad tego, więc... Oj, dobra, jeszcze żyje. O, nareszcie o wizji odzyskało. Dobra, rzucam cię. Ale to mnie... To mnie tutaj w tej grze to tak denerwuje, że... Aj. Chociaż jednego trafiłem. Że, wiesz... Zaczynasz i od razu już jest rozpierdol, nie? Wiecie, bo to jest jakby trudność wyższych poziomów, prawda? No, ja też o tym wspominałem. Jak wejdziesz na 8 poziom, to nie masz skopu. Jakby cały czas walczysz. To jest jakby... To polega na tym, że się musi nauczyć nie walczyć i nie robić zadania. O, dobra, zabili mnie w końcu, bo już mnie otoczyli budynkami jeszcze. Dobra, jeszcze przyzywam. Teoretycznie piąty poziom jest najłatwiejszym poziomem, żeby się uczyć, bo nadal mamy trochę lochów, ale nie ma takiej ilości, żeby jakby przeciążała go. Dobra, nara. Już się odkopujemy powoli. Dobra, dawać mi mój plecak i możecie sobie przychodzić w setkach i tysiącach. Oha. W nogę mu strzelaj. No, jest martwy. Świetnie. No ciekawie się tym strzela, aczkolwiek karabinek lepszy. Nie, karabin jest zdecydowanie lepszy. Bo tu strasznie długo muszę strzelać, żeby tym coś wypalić. Jak? Mam magazynki, 6. Tak, ale to działa tak, że ty ją przyciążasz. Jeżeli nie przyciążysz jej... To nie będziesz musiał jej ładować. Okej, dobra. Widzę, że tutaj pan ma tarczę. Jest, ja zrzucę wam za parę minut. A tarcza nie nadaje się tylko na plucie roboty. Na wszystko się da. Nawet na mele ataki się nadaje. Okej, dobra. Klee jest potrzebna z tego względu, że armor w tej grze jest zgliczowany. Nie działa. Dobra, Bigos, weźmiesz tu plecak taki od pocisków na moje rakiety? Możesz to wziąć? Tak. Tutaj zaznaczyłem ci. Zaznaczyłem ci ikony masz. Ten kwadracik tamten. Jak my wyglądamy teraz? Tu mamy zadania obok. Uważajcie, jak coś odpalam tego. To będziesz podchodził do mnie i mi ładował ten z tego plecaka, to ja będę heavy rozwalał. Zachowajcie się, panowie, bo tu zaraz będzie jasno na mapie. Co, wrzuciłeś hellbombę? Tak, no bo to jest zadanie, no. No dobra, okej. I parę mopków się zepsuje przy tym. Na 500 kilo? To działa jak 500 kilówka, ale jakby w tym zadaniu dodatkowym się zrzuca taki po prostu ładunek na ziemię. Ale jest nice. Dobra, no to idziemy. Na lewo mamy zadanie główne, możemy sobie wziąć. Jasne. Za 3 minuty mogę wam zrzucić plecak, też starczą, gdyby ktoś chciał sobie pogrzeć, zobaczyć. I Gaussa. Gauss jest najlepszą bronią w tej grze. Jeżeli chodzi o supportową... Gauss to jaka to jest broń? To jest ta przebijająca wszystko karabin taki. Czekaj, patrz. Oj, to. Jeżeli chcesz sobie spróbować, to możesz to wziąć. Chyba wiem, co to jest. Ona przełączona jest na coś takiego, że... Bo ona się ładuje. Jak sobie przycelujesz i strzelisz. Działa elektryczne. Mhm. Tak. I ona przebija wszystko. Wszystko, jakby najcięższe pancerz przebija bez problemu i zadaje ogromny damage, ma dużo amunicji, w sumie nie ma złych, jakby nie ma minusów ta broń, nie? Jedynym niebezpieczeństwem jest to, żeby było bardzo skuteczna ta broń, to musisz się ustawić na niebezpieczne schadzenie, co sprawia, że jeżeli ją przeciążysz ładując, to zginiesz po wybuchu. Co ty mówisz? Ale za to zadaje prawie dwukrotnie większy damage, więc jest warte to. Bo biotytana można zabić na hita na 2 na przykład, nie? Nie wcia. Tytana żółci mówisz, tak? Tak. Okej.
Tylko no mówię, jest to ryzykowne, bo jeżeli nie strzelisz na czas, no to możesz się skisić, nie? A, ja odwracam się podniosłem czymś, dobra. Dobra, dobra, idziemy zaraz naprzód. Tak, tak, tak. Ściągam amunicję tu na dół i możemy lecieć. Ja się ulecz. Koty mi tutaj burszują. Wiedzą, że robaki to są. No ja kurde no, jedną TSW wypuściłem na dół, a drugi duży TS. Poszedł sobie też dobrze. Żony nie ma w domu, to muszę drzwi mieć otwarte. Ale... O, a, jetpacka używasz? Tak, ja z jetpackiem wolę grać, bo lubię uciekać od nich szybko. Nie no, mobilność jest jak najbardziej. Mamy zadanie dodatkowe. To bez żony to spokojnie w domu. Nie, zawsze jest spokojnie, tylko drzwi musi mieć otwarte, żeby koty mogły sobie grasować i mogły pilnować. Dym. Nie, dymu nie chcemy brać. Żeby szybciej to przenosić, spamujecie E sobie. Ja gram na padzie. To podnoszenie po prostu spamuję. Okej, taki bajer. Dobra, już czaję. To ja to zrobię jak będę miał. 5 musimy tam i tak donieść, więc na spokojnie. Zawsze dodatkowe. Chyba te robaki tu przychodzą, jeżeli ktoś by osłonił moje ciało. Atak. Dobra, panowie. My na 6 poziomie trudności możesz się tytan zespić, więc w razie czego. Dobra, działkę postawię. Nie, ja jeszcze żyję. Aha. Dobra, działka kroją. To jest, rzucę tarczę. Jeżeli Bigos by chciał sobie podnieść tarczę, to spada teraz, albo tego. Ja sobie wezmę tego. Gaussa też. Bigos, a ja dobrze słyszałem? Ty na myszce grasz, czy na padzie dalej? Ja? No. Nie, ja na padzie. A, okej. Ja na myszce tylko Baldur's Gate. Okej. I Heroesy. Heroesy? Jakie? A, kurde, jaką część, no. Trójka jest najlepsza. No, oczywiście, że tak. No. 7 też było spoko, szczerze mówiąc. W sumie ja nie grałem w najnowsze jakieś odsłony. No ja też. Najnowsze ja nie, tylko trójkę znam. 10 lat, nie? Nie no, ja chyba do 5 grałem. No, no tak, ale... Tak, oj, nie, jedyna. No tak, nie no, możesz tam to mieć. Nie, mam twój plecak. Nie. No spoko, jak wolisz. Jak chcesz, to tam to sobie weź, ja sobie tam najwyżej jeden wystrzel. Tak, to po co twoja broń, jak ktoś nie ma plecaka, nie? No, ja to się heavy teraz będę szybko pozbyło, jakby był. No ja ci powiem, jak będę potrzebował, żeby mi naładować. Bo samemu to długo się ładuje. A co ty ładujesz? Te rakiety. Rakiety z rakietnicy. Rozumiem. Dobraźmy sobie ammo szybko i lecimy na roje, na do góry. O, idzie do nas mały patrol. Aha, bo to jest podwójny ten... Podwójnie długo spadają. Debuff? No, jest to zmienny. Dobra, śmigamy. Ja już sobie ubiorę na wszelki wypadek. Mamy 3 misje już wykonane, poboczne. Czasami się respią 4, ale nie powinny się zespić na tym poziomie trudności. Ale widzisz, tak teoretycznie spadliśmy i było aktywnie, ale my mieliśmy aktywnie tylko dlatego, że tak naprawdę spadliśmy na side questy, nie? Ale obok side questów, nawet nie był ten czerwony obszar. No tak, tylko że... Zniszczysz wszystko, tym zniszczysz. Nie, wszystkiego nie. Ten obszar nie był czerwony, bo side questy się nie... Rzuciłem ten! Wszystkie. Rzuciłem na lot. A, dobra, to nie wchodzę, bo miałem wejść tam. Dobrze, że mówisz.
jeszcze jeden rzucimy tu. Ten carpet bomb, uważaj. Uważaj. Ten carpet bomb, jak coś, nie niszczy tych. Tak, wiem. Ty dobra. Fantastycznie clearuje. Jeszcze inne nie odblokowałem. Nie, nalot orła zwykły. A, nie precyzyjny, tylko zwykły nalot orła. On ma przebijające rakiety i on działa nawet na tytany. Więc to jest jeden z najlepszych zrzutów. Fakt, że ma mniej tych, jakby, bo możesz go dwa razy tylko użyć, zanim będziesz go musiał naładować. Ale skutecznie, nie? Bo zabije chargery, zabije... Yep. Czy zrani tytany. O, oh, yes. Bigos. W ogóle Stevie Bigos piątka. Z tej armaty. Dziękuję ci. Ja ci mówiłem ci. Mówiłem ci piątka. Powiesz mi oddać tą piątkę. Zaraz ci oddam coś. Ale to Iron mnie nauczył. Mogę zaraz Chicanowi pokazać piątkę. Ale on chyba raczej zna. Co, jaką piątkę? A, widziałem, czy... tak. Jak mnie znajomy pokazał i od razu bekę miałem, jak mnie strzelił tylko. Nie wiem, o co chodzi, ale chyba nawet nie chcę wiedzieć, o co chodzi. This is treason. O, oh, hello. To nie jest demokratyczna piątka. No nie. Dobra, ja mogę go. Bigos? Out of emu. Dajesz. On już... Jak? Ginie. Musisz na mnie kliknąć chyba, ładowanie. Co, dobra. Mam nogę. Oj. Aaa, dupa. What? Ale żeś się załatwił. Dobra, leży. Zrzucam cię, Bigos. Nie wiem jak akurat cię przeładować. To normalnie użytkowy klawisz, nie? Podchodzisz do mnie z tyłu i tak jakbyś chciał, nie wiem, wziąć przedmiot albo coś takiego. Okej. Okay. Czekaj, zrobimy to teraz, bo ja nie mam. Spróbujesz mnie. A, tu jest wszystko. To podejdź i spróbuj. Ja muszę chyba celować wtedy. Plecak. Okej, mam plecak. Spróbuj bez ładowania. Czy ja muszę trzymać tak jak teraz? No powinieneś móc. Masz ten plecak przecież. Nie masz przycisku na mnie jak podejdziesz? Nie mam nic. A teraz mam. O, teraz, okej, muszę z boku być. Dobra, muszę i okej. Okay. Nie tył. No i puść mnie teraz. Okej. Okay, weź se granatnik się. Swój. Czy wy sobie romantyczne chwile tam tutaj robisz? Tak, oglądamy tak. Jak sobie ładnie radzisz tam. On chciał mi podtrzymać i mówię mu zostaw, ale nie, no widzisz to. Nie no, zmotywowany był. Jeżeli chcesz się dobrze zabawić, to musisz przejść w to. Tutaj, patrz, to jest takie coś fajne. A, boom. Dobra, Bigo, strzelaj, ja uciekam. Bigos? Tak, dam się nabrać. Ja to wiedziałem, żeby był. Trafię kogoś? Aha, taka próba tutaj była. Masz swoje rzeczy tutaj. No, a ja mam twój plecak. Demokratycznie chciał nas wysadzić. Znaczy wysadzić, zgnieść. No właśnie. Z tego co pamiętam jest chyba achievement za to, że się zabija tytana, albo tego, albo coś. Ja chyba dostałem. Rzuć jak trafisz go. Chyba zabiłem tak, a nie jestem pewny. To tam, bo słyszę jakieś ludziki tam siedzące. No idą. Uważajcie jak coś. Marking location, northwest, box, west. No. Aha, bo to spada tak długo teraz. Tam jest low. O, rozpadź. I mamy bunkier, świetnie, panowie. Zapraszam. O, dobra, to ja otwieram z tobą, no już idę. Po prostu kliknąć trzeba i być git. Dobra, możesz puścić, nie? A, okej, puść. Tak, bo ten nie musisz tego przytrzymać. Rzuciłem tam, uwaga. Dobra, widzę. No, tylko klikasz i jest nara. Dobra, co my tu mamy? Mamy medale, mamy jakieś zapotrzebowania, więc płać przyjemnie. Oj. Co to się jest w ogóle?
A, tu jest hype, okej, okay, widzę. Uwaga, jak coś 500 tam poleciała. Tak, widzę, widzę już. Ale chyba to też zmienili teraz. Działko po naszej lewej rzucił. Że coś tam leci. Wiesz co, wcześniej były glitcha, że się nie pokazywał na przykład. Aha. Coś padło. A, działko. No tak, rzuciłem, działko, mówię. Działkiem uważajcie, bo one są strzelecie. No ja wiem, że strzelać potrafią. Tak, 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 tak. Lepiej za nimi stać niż przed nimi. Oj, tak, za nim. Wiem. Oj, heavy, no, heavy jest. Ja strzelam. Dobry. Tak. Najważniejsza zasada, jak strzelacie w tego heavy'ego i macie coś przebijające. Weź mi bigos, naładuj. Po nóżce mu strzelacie i on bardzo szybko pada. Dwa razy w nóżkę, żeby zbić pancerz, a potem byle jaką bronią już go dobijacie. Nie, no nie naładowałeś bigos. Widzę, że tak, jest na czerwono. Nie. Nie. Musi być animacja. O, to, już. Teraz już jestem naładowany. Ja mogę tutaj strzelić z tego i zamknąć? Wróć, tak. O, dobrze. Możesz mi jeszcze raz naładować bigos zaraz. Ale to zaraz, najpierw ich zabijmy. Spada za podsumowanie, jak ktoś będzie mniej. Dobra. Amunicja proszę bardzo. O, proszę. Amunicja, jak pięknie. No i teraz widzisz, heavy, te grubasy teraz to są nasz szała. Grubaski są easy. No. Trzeba je dodżować, nie? One są problematyczne, jak jest ich dużo naraz. Z tą rakietnicą. Tak, tylko że jak ci podejdzie mały ludzik pod twarz i strzelisz z rakietnicy. Nie, nie. To się dzieje pewne zdarzenie. Bym nie strzelał. Tylko że czasami wiesz co, bo te skaczące one są zdradliwe. Uździwa. No wiem, najgorsze są niewidzialne. No a stalkery to jest duży problem. Potrafią bardzo szybko zabić. Tak naprawdę stalkery są najbardziej niebezpiecznym. Te latające? No. Się szybko poruszają. Tak, i mają bardzo duży damage. One są mało wytrzymałe, szybko giną, ale jeżeli cię złapią, to cię mogą zabić na dwa hity. Przynajmniej w tej chwili, nie? Póki gruby nie też zabijał mnie na hita na którymś tam poziomie. Tylko, że, wiesz co, no, tylko że gruby musi cię trafić w pewien sposób. Siema Rissin! O, siema Rissin. Łapy złote. Na YouTubie streamujesz? Kto? Ja na YouTubie i ogólnie na YouTubie tylko. A to, że OBS ma też dual streaming, to wrzucam też na Twitcha. Okej. Okay. To najwyżej wejdę na YouTube. No. Tak, tak, bo no, YouTube to jest moja główna platforma. Ja nie lubię akurat politykę z Twitcha. Nie jest najlepsza. Ogólnie w wielu kwestiach żadna firma nie jest najlepsza, ale... Dobra, za nami cały patrol idzie. A, jest atak. Za nami atak. Dobra, czekaj, wieżyczkę postaram się rzucić, tylko to zajmie. Co? Ja wrzuciłem! O, wieżę w takim razie nie spadnie. O! Uwaga! Okaże, skoła się trochę tam. Dobra, za wieżyczki pomogą. Ja też rzuciłem. Dobra, o Jezu, jak ja nienawidzę tego. Dobra. Siema Maciej, bigos, będziesz Victibus na Unreal Engine? Nie wiem. Zaopatrzenie rzucam. Nie wiem, stary. Chłopy złoty, szykuj się na czerwiec. Ty wiesz, co w czerwcu będzie. Koniec czerwca. On cię informuje, wiesz, że będzie na Unreal Engine. Co?
On ci informuje, że będzie Vindictus na Unreal Engine. To będzie, no to okej, okay, no to będzie, no to super. Ja to będę grał i może, nie wiem, czy streamowo, ale grał na pewno, nagram jakieś odcinki z tej gry. To ja to jestem fan. Elden, dokładnie tak. Elden. Tak, czy wiec Elden. Okay. Shadow 3. Właśnie, Bigus. Bigus, do heavy. Dobra. Załaduj. Dzięki. Masz. Dobra, drugi raz. Jeszcze raz załaduj. Jeszcze w dupę mu strzeliłem. Jeszcze możesz załadować. A ja mam nielimitowaną w ogóle amunicję? Nie wiem właśnie, ale... Bo jak na razie to ci tylko wszystko przeładowuje. No czaj. Masz takie pociski na plecach. Musisz zagrać w Vindictus, warto. Chociaż spróbować. No to takie Soulsy są, Bigus, więc... Powiem szczerze, nawet nie wiem jak to jest teraz gra. To jest prawie jak Soulsy. O, tak ci to określę. Prawie. Obczaję potem, obczaję. Prawie. Ale to? Jaka gra? Vindictus. Aha. Idą tam. Jeśli chodzi o poziom trudności i walkę, to... Na lot, idzie na lot. Chyba się wysadził ktoś. Nie wiem, co mnie zabiło. Mogę ja już ciebie... Ja już jesteś... Zabił mnie Bigos, ale nie wiem jak. A ja nie mogę znaleźć jednej rurki. Ten mój plecak. Moja rakietnica. Dobra, kosy to ja nie chcę. Mam już wszystko. Testy alfa będą dopiero 13 marca do Invictus. No. A wiesz co? Powiem ci tak. Jeśli chodzi o alfę, mam złe doświadczenia. Nawet nie wiem, czy chcę akurat alfę grać. Tutaj jest kosa, no. Jak coś. Luz i tak. Multiplayera nie będzie, także... Ze Steven graliśmy alfę do tego, do... Justice... Nie. Do Suicide Squad. Ale... O Jezu, zabił mnie. Ta alfa była tragiczna. Wszystko jest tragiczne w tej grze. Czemu ja dostałem? Wiesz co, grałem i mi się bardzo podobało. Mnie też się podobało. Okay. Ja miałem tam fajną zabawę. Nie? Uważaj, Bigos, bo spadam prawie na twoje plecy. Spadaj, bo... No, prawie trafiłem go. Przeżyłem! Dobra, musimy się lekko uważać. Tu idą grubaki. Dobra. Duży dostał. Martwy, martwy, zrobiłeś tego. Mnie nie ma. A, dobra. Zaraz się podniosę. Już. Duży idzie następny, tylko nie mam nikogo, co by mi naładował. Ja zabiję grubaska. Dobra. Bigos tam próbował go ubić chyba. No. Czekaj, moje rzeczy spadnę, są na dole tutaj. Dobra. Mam plecak, mogę cię przeładować. Gdzie jesteś? Stój. A, dobra, już. Uważaj, mały idzie. Kurwa. Co ty robisz, Bigo? Z granatnikiem mnie chyba znowu żeś łupnął. Już trzeci raz mnie żeś ubił. Nie. Ja się zastanawiam, co mnie wysadza. Nie no, dostałem z tym spokojnie z drugi, na pewno. 100%. Ja się tam dziwię. Dziwię się, co mnie wysadza, nie? Mówię, co ja tak wybucham? Przecież nie strzelam z niczego, nie? Zemsta, że tego nie ukaż. No, to za tę piątkę. Weź sobie wszystko. Ubił mnie. Dobrze, już nie marudź. No. Już, los, ale to... Wypadek przy pracy. Ja mam się tak zastanawiałem. Nie, jestem pełny. Dobra. To tylko testy, ja akurat oni osiągają, że fabuły i inne rzeczy są tylko poglądowe i nie doceniania. Powiem ci, kiedy ja myślałem... Bo aktualnie nie ma w co grać. Wypaliłem się w 90%. Ja myślałem, że to ja się czymś wysadzam, nie? Stary, to powiem ci tak, Chrissy. Monster Hunter Worlds. Ja znowu to zagram. Teraz Rise of the Ronin wyjdzie. Wyjdzie Dragon's Dogma 2. No właśnie. Ja Dragon's Dogma 2 to będę chyba streamował. A ja jeszcze nie wiem jak to mam ogarnąć. Bo to, nie wiem, wychodzę z założenia, że chyba długie gry chcę streamować. A te krótkie będę robił odcinki. Dobra, posłaniam trochę Bigosa. Bo widzę, że wszystko goni. Na stary już jest na nowy gry. Ta.
Tak. Chłopie złote, ile coś masz lat? 70? Dobra, granatami. Ja też granat akurat wróciłem. Ale nawet, nawet dokładna ta kosa. Tylko, że ona jest dobra, ewentualnie. Kurwa, zajebiście. Jak ja rzuciłem, to wszystkie już zajebane, nie? Uważajcie. Mamy zgliczowane te zadania. Nudzą mnie. Ale byłeś farty. Chłopie, to ty młody. Wyjdźcie stąd, panowie. Że mogę. Co, chcesz wysadzić? Jest. Dobra. To ty młody, Rysi. Chłopie złote. No fajnie, idziemy na... Nie stało, czyli to jest zgliczowane. Świetnie. Dobrze, mnie nie ma. Widziałem to. Widziałem to, Bigos. Wiem. Ja to widzę nawet po prawie, co mnie zabiło. Dobrze, że teraz sam sobie. Nie, relaks. No, czasami to tak... Ja nie wiem teraz, gdzie jest twój plecaczek. Tam gdzieś powinien być. Tutaj gdzieś na górze. Masz na minimapie to. Przed tam w kierunku co dałem. Dobra, ja sobie wezmę jeden zapas, bo granaty sobie wezmę. Ale mamy. Zgliczowała się misja. Okej, luz. Można postawić tej wieży w ogóle. To co, wyjść? Nie, tu dalej idziemy dokończyć jakby główny cel. Dobra, ubierz się tam, Bigos. Nie chodź na Golasa. Ubrałem się. Brde. W tej misji to jestem jak twój Bóg. Czekaj, mam pełny mam. Ale widzisz, dzięki temu nie ma grybasków za długo. Chcesz, to później możemy zamienić rolę, żebyś nie czuł się tylko tragarzem. Nie, ja to tak i tak nie wykupię. Ja tam nie lubię czekać na innych. Ja to luz, mnie to pasuje. Przynajmniej czuję, że szybko rozwalę te grubasy, bo ja praktycznie nie podłuję tych pocisków. Jeszcze ani jednego nie spodłowałem. No, tylko że tak naprawdę na 20 poziomie, jak blokujecie Gaussa, to nie ma sensu za bardzo używać tego działka. Czaję. Na 20, tak? Gauss jest po prostu zbyt mocny. No. To 15 mam. To działko jest ok, jeżeli faktycznie masz tą drugą osobę i do tego chcesz wsadzać po prostu... No i dobrze zgrani jesteście, no. Ale pamiętaj, że blokujesz dwie osoby w tym miejscu, no? No wiem. Dobra, no ładuj mnie. Jestem. Dobra. Bo idzie drugi. Dojeżdżają. No. Uciekaj. Dobra, ładuj. Mini atomówka, cofnijcie się. A, cofujcie. Lepiej, Bigos, na bok mu zbiegaj. Nie do tyłu, tylko na bok. Ale stary, nie miałem nawet jak. Nie uciekniesz się. Wszystko po kolei. O, panowie. Ja dostałem w twarz czymś. No, chyba granatniki. No to Stevie. No, teraz możecie. Dobra, ładuj mnie, bo nie mam. Potrzebuję tutaj... Dobra. Okay, dobra, ja nie masz już. Ostatnie, tak, słyszałem. Ale on już leży. Dobra, ta działka rzuciłem tam. Niech kroją. Ogólnie, jeżeli chcesz rakietnicą strzelać, lepsza jest ta jakby jednorazowa. Tak? Ona ma... Jakby, bo ona jest fajna przez to, że możesz ją... Rzucam kolejny plecak. I mieć na przykład ten... LMG-ka. Uważajcie na działk. Dajcie im to, rozwalić ich. Dobra, Bigos, tu kolejny plecak masz. Wow, to jest... A, bo tam są robaki. To mnie zabiło to działko. Mam plecak. No, dobra, idziemy. Nie zniszczyliśmy tych gniazd w końcu. Nie. To nie ma gniazd, to dopiero pójdzie. Nami. Są. To zielone to, co widzisz, to jest gniazdo. No tu, tutaj jest, tak. Kurczę, prawie trafiłem. Dobra, Kobi. Nie, to mój granat był, panie.
Próbeczki można pozbierać sobie. Tak, leżą. A nie ma skanera do próbek na przykład, czy czegoś takiego? Teoretycznie jest strój, który daje skanowanie. Aha, okej, okay, no właśnie. Można podobno skanować próbki tym też. No właśnie. Osobiście nie korzystałem, więc nie powiem. Ty, mamy 8 minut. Ale to sprawi, że nie skończy nam się misja, tylko tego. Nie będziemy mieli więcej przyzwania. No i Steven, widzę, że nie poszedłeś spać o tej 14. On tam kurde fajny fantasy jągał. Trochę, no. Trochę teraz spałem, to wiesz. To nie będziemy mieli przyzwań, tak? To nie idziemy. Ja tak nie umiem za dnia spać. To jest... Trzeba umieć. Panowie, przygotujcie się na zabawę. Jeżeli masz granat, macie granatnik, to zapraszamy do eksplorowania tutaj gniazda. Dobra, możesz mnie ten podładować, Bigos, to jest niższe. Uważaj, ten. Bo ty to coś rzuciłem. Masz. Czekaj, ja będę niszczył szybko. Uważaj, uważaj, masz grubę. Gruby idzie z lewej strony. Dobra, podładuj mnie jeszcze raz, bo wystrzeliłem akurat. Czekaj, nie teraz. Sorry. Aj. Teraz możesz. Szybko, szybko. Problem, on jest bokiem. Olejcie tego grubego ogólnie. Ja go zajmę. Dobra, grubego już prawie nie ma. On sobie na mnie na razie wejdzie. Oj. A, nie idzie na mnie. Zatowałem ci dupsko. O, spoko, dzięki. Ja tobie też wcześniej. Luz, widzę go. Pomogę ci z małym, niby cię zaraz zabiję. Jest ich kupa. Za dużo tego pychnie. Idzie następny gruby, niestety. Jeszcze więcej małych. Ha, świetnie. Jeden gruby leży. Dobra, czekaj. Mnie zabiło coś. Czekaj, postaram się. No, plecak. Dziękuję. Dobrze, już mam. Masz go? Tak. Bo mnie małe gonią, nie dają spokoju. Mnie wszystko goni. I jakoś ja żyję, kurde no. A już nie mam tych steamgunów. Oj, ja pierdolę. Czuję się jak kuźwa na weselu. Ja spadłem. Każdy wujek chce się wódki i kłę napić tutaj, kurde, i gonią. Aha, to... No, rzuciłem cię byle jak, bo... Nie bardzo jest czas. Czekaj. O, nie, trafiłem go. Oni tutaj ze mną wszystko robią. Jezu, ile tego jeszcze przyjdzie. Kolejne, no bo doszliśmy do głównego zadania jeszcze, więc... Ja! O Boże, ile ich jest. No właśnie. Nie ma gdzie uciekać nawet za bardzo. Mam się zresetować. Chyba się... Gdzie? Aha! Dobra, przyzywam. No musiałem uciekać tak daleko, no. O. Może ci się udało trochę ich wyczyścić. Aha, to jest tylko na ten kierunek, kurde, nie rozumiem. Ile to może iść jeszcze? Długo. Kurczę, skosiłem mu głowę, dalej do mnie doszedł i mnie musiał uderzyć chociaż raz. To za dziewczyn. Oj. Dobra, przezywam cię. Oj. 4 minuty. Nie zdążymy. No. Jestem w stanie. Dobrze, następny raz będzie inny poziom. Nie strzelaj do niego z tego. Mam? Nie mam, mamo. Z LMG-ka jakby strzelasz. Dobra. Okay. Jeszcze wezwali więcej. Matko. Kurwa, no. Już nie mamy respów. Ja to teraz nie będę miał amu. A nie respów. Zresztą ja pójdę tutaj do głównego zadania, żeby odpalić. Jeżeli zaliczymy główne zadanie, to zaliczymy misję. Dobra, idź. Ja jest gwałcić. Ja mam plecak, to sobie jakoś poradzę chwilę.
No. Coś ci pomóc, ja czy nie? Mieć. Czy ich odciągać coś... bardziej? Nie wiem, czy to kosztuje, jesteśmy w stanie coś zrobić z tym. Ale nie podchodź tutaj do mnie po prostu. Na dobra, okej. Okay. Okej, okay. Nie podchodzę. Nie, także nie dostają tego ruchu, ale odpaliłem ostrzał. No luz, ja mam swoje problemy. Aha. No koniec amo zaraz. Chodź do mnie. Dobra. Postaram się, ale gonią mnie takie, że nie wiem, czy dam radę. Już. Dobra, odpalę zadanie. O, ja to. Mam jeden magazynek, o ile dobiegnę w ogóle. A ja sobie tutaj. Nie wiem, kawkę piję, kurde, już. Dobra. No, opalaj się, Bigos, opalaj, o. Masz czas. Ja nic nie odpalam, bo kurde, już nie ma ten. Opalaj się! Chodź, amunicję masz. Dobra, idę już. A, dobra, widzę. O, nareszcie. Jakaś broń. Inna. Dobrze. Tutaj jest w ogóle napalm, okej. Git. Co? Idę za 3 sekundy. Leci. I już nie będziemy mieli za chwilę nic, totalnie. Do przyzywania. Ja bym chciał odzyskać moje rzeczy. A bym chciał przeładować ten specjalny karabin, ale nie ma czasu. Kurde. No, heavy na mnie, dobrze. Dobra, mam tego Gaussa. Ja przyzwę jeszcze jedno działko. Działkę też wyrzuciłem. Dobra, nawet nam to wyjdzie. Przyzwałeś tak, tam? Kliknąć. Wszystkie trzeba otworzyć zamki jak coś. Dobra, już to idę zrobić. Jeśli potrafię. Tak, to nie jest trudne. Po prostu tutaj się to klika. Kurczę, nie widzę. A, te! Tutaj na tych, tak. Dobra, to też jeden. Dobra. Nice. Drugi też mam. Uj, was nalot mnie prawie... Ej, mamy tytana, panowie. Dobra, ja go... Ty masz tą energetyczną, musisz nie? Musisz aktywować tego. Dobra, musisz już. Aktywować terminal. Już biegnę. Tylko muszę się ich pozbyć, bo zaraz. Musi mnie ktoś osłaniać, bo ja terminalu nie. Jestem w stanie, ja mam tytana. Dobra, ja już leżę. Okej, okay, no właśnie. Ale zdążymy cię. Bo tu gruby jest na tym i cała horda. Wiem, ale też ciężko będzie mi. Kurde. Nie tylko mu w głowę, świetnie. Dobra, Bigos, odbiegaj, odciągaj. Chuja. Ja bym spowolniony. Bigosa już nie ma. Ja bym spowolniony. Miałem mało ci dorwały nogi. Czy mam amonię? Okej. O! I już można. Już możesz przyzwać, ale to jest 11 sekund. O, ja spadłem. No, tak. Dobra, ja spadłem, ale ja nie wiem, wystarczy, że kliknę? Nie mogę wyjść z kokpitu! Okej. Okay. Postaram... O, no i dupa. Dupa, nie udało mi się. A to nie jest tak, że teraz... Ale on teraz przybędzie i tak, nie? Nie. Jak? Wahadłowiec przybędzie za 4 minuty. Tak, wahadłowiec, ale nie będziemy mieli zaliczonej misji. A, okej. Okay. Na tej zasadzie. Dobra, nic nie mam dostępnego, a mnie goni grubasek. Okej! Okay. No niestety. A ty, flexing, ty masz też akurat kanał. A ty masz próbki. Tak, ale ja tak rzucam raz na jakiś czas. Czekaj, ty masz próbki. Głównie z Hunta. A, z Hunta. A z Helldiversa nie wrzucałeś? Nie, na razie nie. Na razie nie miałem za bardzo kiedy nagrywać, ani jakoś tak... I to, a twój kanał to jest Flexing YouTube? Tak jak tu mam nick, taki jest kanał. Flexing Chicken? Okej. Okay. Tak. Mówię, to nie jest nic... Nawet jakoś się wielko zadyczy, ja nic takie nie bardzo... No nie, spowolnili mnie. Aaaa...
flexing chicken. Nie mogę ciebie znaleźć na YouTubie. Mogę cię wysłać, jeżeli chcesz. No, możesz, a wyślij. Tak jak już mówiłem. A przepraszam, bez J, tak. Dobry wieczór, fajna ekipa do grania. Okay, siema, przyjaciół gaming. Ekipa zawsze jest dobra. Dawaj tarczę. O, tego, tak sobie wejdę może na YouTube. No, na YouTube to tam akurat wszystkich innych zobaczyć. Mówię, Twitch to jest tylko dla mnie, żeby coś tam było i finał, nie? Mhm. Dobra, nie mam tu jakiejś... A, mam tą energetyczną twoją w sumie, tylko że... O Jezu, otworzyli te... Nawet nie mogę się przyłączyć do was. Ja leżę i... No nie mogę was podnieść, nie ma szans. Głowy jest nie można podnieść. No nie mogę. Jeszcze dwie minuty tak muszę biegać. Jak ten wariat. Tylko że ty nie jesteś jeszcze przy tym miejscu, gdzie on... On tu nie spadnie? Tu? Tam, gdzie jest ten niebieski laser, nie. Tam? Okej, okay, widzę. To biegnę tam. Nie, tak i tak nie ma. To ja będę za 3-4 minuty. Dobra. Luz. Może dam radę dobiec. Jakbym miał... Spróbuj aktywować ten terminal po lewej. Tu? Ten? Nie, nie bardzo. Nie bardzo. Oni mi nie pozwolą. Dobra, zablokowali się. Strasznie ociężały jestem z tym plecakiem. Nie, to nie jest wina plecaka, babe. To jest wina tego, że nie masz staminy. Plecak okay. Nie obciąża cię w żadnym stopniu. Okej, okay. Dobra. Czyli to zmęczenie. Dobra, czaję. Tak. Ogólnie w tej grze na razie po lekkie pancerze nadal się opłaca nosić. Nie możesz plecak. Sprawdzić, jak daleko jestem? A nie, bo mapy nie mogę odpalić jak Dobra. Jakieś 100 metrów, 150? Nie jesteś daleko, ze spokojem, jeszcze masz sporo czasu. No nie, przepraszam. Trochę więcej, trochę dalej, ale nadal powinno być okej. Okay. No, ja chyba, że coś mnie zaatakuje. Ale jeszcze nic chyba nie, za bardzo nie goni? No, chyba nie. Jedyny minus jest taki... Dobra, plus jest taki, że wyjdziemy z próbkami. Ja tak, ja próbki zrobię. Minus jest taki, że nie będziemy mieli zaliczone misje. No trudno, no. Nie zawsze się da. Oho, oj. Dobra. Nie strzelać. Tak, oj, ale. One mogą się nie zagrawać. On powinien poczekać na ciebie, ale nie jestem pewien ile czasu, bo do końca mapy z powodu czasu jest to inaczej trochę. Kurczę, nie widzę gdzie. No, dobra, jest, widzę. Jest przed tobą. 60 metrów. Koło. A, 20 sekund, nie zdążysz, nie, ale to jest bullshit. No, jakbym miał tamten plecak swój, to ta, bym zdążył. Tak, z plecakiem tamtym byś zdążył. Tutaj niestety nie wejdziesz jeszcze raczej. Stamina. No, skocz. Nie wierzę. Wyliczone. Wow. To się nazywa. Aż to sobie dam jako shorta. To jest. A aż achievement dostałem. Heroiczna ucieczka, no. No. Te próbki faktycznie... Siemano, Pysiu. No, chociaż próbki. Ale próbki są, wiesz co, powiem ci, że największe. No. Dokładnie. Bo te pieniążki można bardzo łatwo farmić. Expa i medale też, tak naprawdę, jak się jesteś postarać. Yep. No to masz drugiego fana na czacie teraz pisać. Fan jest bardzo fajną grą. Niedługo nowy event. Teraz sobie zrobiłem małą przerwę, bo jest Last Epoch i Helldiversi, ale za chwilę będę musiał się przyznać z powrotem. Masz tutaj drugiego nerda, Hunta. No ale Nitro, wiesz, Nitro byłoby okej, gdyby nie miała gdyby miała składane celownika, że musisz celować przez rurkę małą. To jest tragedia. Nie wiem, czy ty grasz tamta, może? Albo grałeś? Mnie się pytasz, czy... No, ciebie. Ja to grałem w Hunta, ale ja nie jestem za dobry akurat w tą grę, ale grałem i chodzi mi całkiem dobrze. Nie,
trzeba być jakimś dobrym. Ważne, że na przykład gra sprawia przyjemność. Nie? Powiem ci, że akurat dla mnie Hunt nie. A, okej. Okay. To jest akurat nie. Ja miałem tak, że na początku, jak kupiłem tą grę, tą ładne miliony lat temu, to nie podobało mi się. Zwłaszcza, że grałem właśnie z jednym kolegą, który nie do końca był fajnym sojusznikiem. Lepszego za 10 koła. Dobra, zmieniam to energetyczną. Życie jak najlepiej. Bigos, dobiegłem w sekundę przed statkiem odlotem. Sekundę. Może zdobędę 10 tysięcy, czas okaże. A maszynowy czy szturmowy jest lepszy karabin? Psychu Gaming. Jak chodzi o to, konsekwentność. Tylko robić swoje. Tylko swoje robić. Pomału do przodu. Jak ja nawet swoim... A, czy jednego zadania nie znaleźliśmy? A ty Flexin, no. Grasz od początku też, nie? To z serwerami teraz jest super. Ale bo od początku to była... w Europie nie było problemu, nie. I o to mi chodzi, kurde, bo ja ale punktów expa. Po premierę grać. I kasy. Ale wiesz co, w Europie ogólnie od początku jak wyszła ta gra, ja nigdy nie miałem problemu z wejściem serwera. Ja miałem problem z dołączeniem na premierę. Nie, jakby dołączanie do gier i tak dalej było problematyczne, bo był wyłączony quick match i tak dalej, dołączanie. Jak już to próbować, można było się dołączyć do znajomych przed wejściem do gry. Ale z serwerami ja nie miałem problemu, ale wiem, że w Stanach był ogromny problem. Tam ludzie czekali w kolejkach milionowych. Jak w Diablo. Że wiesz co, powiem to tak, to jest dosyć oczywiste, to jest studio, które ma... No mały budżet, mały, no. Do tego gra nie była reklamowana, gra ma... Pierwsza część wyszła 8 lat temu, nikt się nie spodziewał, że ona... Nie, no to reklamowali tą grę, kurde, Sony to dużo kasy na reklamę też włożył. Tyle. I na PC-cie to, w ogóle, to było też mało. Nie było hype'u na to per se. Wiem. No... To co słyszałem, że to duży hype. No nie. Ja właśnie jakby siedzę w grach dosyć mocno i nie widziałem nigdzie. Nie widziałem nigdy żadnego youtubera, który się pocił, czy hype'ował, czy eksplodował. Chyba, że może złych youtuberów oglądam. Chyba tak. Ale no, bo ja widziałem, że Royo, Rock... Ten stary dinozaury się śmieje. Ja YouTube'a nie śledzę. Ale oni to nie grają, szczerze mówiąc, nie. Więc... No ale wiesz, już filmiki to oni wypuścili z miesiąc wcześniej. No bo kurde, opłacone wszystko. No kurde, właśnie. No też pewnie. Ten, też pewnie, no. Tylko taki prawdziwy hype, taki... Mimo wszystko, słuchaj, oni się spodziewali, że będą mieli 100 tysięcy grających, a mieli około 800. Załóżmy. Więc... I to jeszcze pomijając to, że Xbox nie jest nadal dołączony do tej zabawy. Nie, no? Nie jest. Ale prawdopodobnie będzie. Znaczy 800 to chyba nie wiem, bo oni to chyba podnieśli w ogóle na 700 tysięcy serwery. Tak, na 800, nie, na 800 już. A no, all time peak na Steamie, tylko na Steam, było 500 000. No tak. A ostatnich 24 godzinach jest 440 tysięcy, nie? Więc cały czas wysoko się trzyma. Ale to jest sam Steam, nie? Pamiętaj. Jeszcze konsola do tego. No, oni mówili na początku, że populacja między Steamem a konsolą jest 60% Steam, 40% konsola mniej więcej. Bo de facto to jest exclusive PlayStation, nie? Który wypuścili też na ten. Dobrze, słuchajcie, ja będę za 4 minutki, ok? Oko. Ok, zobaczmy, co my tu ciekawego możemy zrobić. Dlaczego mnie ciągle zmienia emotikonka na przykład? Poza zwycięstwem mi działa, a emotikonka za każdym razem. Nie masz głosowo? Albo coś takiego? Nie, wybierałem
wybierałem, żebym miał na przykład wybuchowe przywitanie i teraz po którymś razie wchodzę do gry i znowu, wiesz, mam to podstawowy salut. Okay. Nie wiem dlaczego, czy to jakiś glitch nie jest. Nie wiem też. Bo mi zmieniło już kurczę, trzeci raz nawet, bo ja to już zmieniam nie pierwszy raz. A sobie kupię Azora, a co? I teraz już nic, bo zbieram. Azor jest ogólnie okej. Okay. Tylko, że jeżeli nie masz pieniędzy, to ja bym nie kupował Azora, bo za chwilę będziesz chciał... Nie, 14 tysięcy mam. A. No już w tej chwili sobie... Zbieram cały czas na te 15 i 20 tysięcy, żeby sobie od razu wykupić tak, jak mi się tylko odblokują. Ale no umówmy się, chyba nie wiem ile to tam, może z 10 tysięcy kosztuje, ale... Ale co? No te ale na 15 i 20 poziom pewnie. Ale to nie są jakby, wiesz, słuchaj, jak wejdziemy na wyższy poziom, załóżmy, te 7 czy 8, albo wejdziesz sobie, to tam kwoty za grę, za jedną rundę to jest około 6 tysięcy na przykład. No właśnie. To są, to masz 2-3 rundy i masz już to, co potrzebujesz. Zwłaszcza jak teraz ja sobie użyłem tego. I teraz, czyli Gaussa, to na ogół mam też tylko dwa. Ten nalot Orwine. Chyba sobie wezmę wybuchowego szrapnela. Następnego wykopię, bo te rozrywanie z pociski to jest drama. Tyle razy, ile się wydawało, że mnie już nie rozerwie to. A byłem daleko nawet, już nawet nie widać było wybuchu, a jeszcze mnie rozerwało. Czy wygodne jest zabrać sobie pancerz, który ma odporność na obrażeń, na wybuch, bo to faktycznie zmienia mocno. No ja to lubię biegać szybko, to lekki tylko mnie interesuje. Ale, no ale jest lekki z odpornością bodajże, zaraz czekaj, zobaczę. Tak jest. Ja mam na zmniejszenie, jaki masz lekki, jak, czy skąd go niby masz? Patrz. Taki. Co prawda on jest z tego sklepu. A, kupiłeś go za punkty pewnie. Yes. Kurczę, to nie patrzyłem w sumie tam. Tylko, że ja teraz na przykład sobie używam tego, bo on jest taki medyczny. O, jest, on jest rzeczywiście. Fajny, bo on daje coś takiego, że masz dwa medykamenty więcej, plus jeszcze zwiększa czas ich działania, więc regenerują cię 2 sekundy dłużej. Czekaj, a jaki... Gdzie chcę zobaczyć klasę? Tylko pancerz rzeczy jest lekki czy ciężki, nie widzę tutaj tego. Jak wejdziesz sobie w zbroję, to masz opisane klasy. Ewentualnie możesz zrobić ZC i przeskoczyć między klasami. Bo jak tak stoisz sobie w tym, wiesz, jakby bez tego, no to nie możesz, nie? No właśnie, ze sklepu to nawet nie wiem, czy to jest ciężkie, nie, czy ze sklepu jest... możesz. Ze sklepu jak wejdziesz i nadusisz kontrol, tab albo kontrol. No tab, tylko mi jest wzmocnienie, pasywny bonus. Tak. Pancerz piszesz. Jak masz napisane wskaźnik pancerza 100, to jest średni. A, okej. Okay. Jak masz poniżej setki, to jest lekki na ogół. Tam koło 60-70 to jest lekki, a 130-120 to jest ciężki na przykład. Okej, okay, dobra. Poza tym ciężkie są takie bulki, średni wygląda na taki pełny pancerz, ale nie taki mocno owalony, a lekki na ogół wygląda jak taki po prostu, wiesz, strój z dodatkami, z jakimiś płytami lekkimi, nie? Mhm, rozumiem, dobra. Bo na przykład ci pokażę ten ciężki, jak niektóre wyglądają, są bardzo ciężkie. Nie no, ja wiem, mam. To jest, wyglądają jak czołgi jeżdżące, nie? Mam. One wyglądają śmiechowo, ale no... Jeszcze jeden też miałem. Co, od razu pakerzy sami. No, jest siłowni. To nie działa teraz. Czy to jest... Zdecydowanie będzie fajne, jak w końcu będą działać. No ja na automatony wtedy.
bym je brał. Cię, wiesz co, to na ogół bierzesz sobie taki ciężki właśnie jako frontline, nie? I wtedy faktycznie można coś zrobić. Jedno światło mi zgasło. Zobacz, Bigos, przypakowałem na siłowni. Masa. A, widzisz. Masa. Ciekawe ten home, jak wygląda? Ten... Dobrze, że nie ma troopera. Ja mam biały pancerz? W sumie mam średni biały pancerz. O, jest już światło, nie wiem. A ty preorderowałeś, nie? Co? Zgasło mi jakoś. Preorderowałeś, Steven? Nie. To odblokowałem normalnie, to jest ze zwykłym tym. Gdzie? Ja takie pancerze w średnim mam. No ale skąd go masz? Chyba ze sklepu, nie wiem nawet, już nie kupowałem. On jest za preorder, panie kolego. Nic nie, a za preorder, dobra, sorry. To może no, tak, że ja rzeczywiście. Bardzo ładny jest ten pancerz i on jest za preorder, ja go niestety nie. On jest tylko do krwawienia, rzadko kiedy ale chyba krwawienie jest. No fajnie wygląda, no, ale do krwawienia. O, czekaj, no mogę ci pokazać ten za preorder. Masz. A to pelerynę dostałeś od niego, czy nie? Do niego? No czekaj, mogę zobaczyć, bo to muszę... Jak on się nazywa? Ile? Dobra. Nie, nie mam peleryny do tego. A peleryny są najlepszą. A jest fajna peleryna, ale dopiero na serce. Nawet nie wiedziałem, że on jest PRODA, bo tu nigdzie nie pisze, nie ma opisu. Jeszcze jakiś niebieski mam taki, ja nie wiem czy to w ogóle wy macie, na przykład o taki mam jeszcze. Jestem niebieski ranger. Okej, the fuck? Skąd? Nie, już nie mam też, totalnie. Zobacz, Bigos, jestem niebieski teraz. Mi się wydaje, że możesz mieć coś takiego. Nie widziałem w ogóle takiego sklepu w sklepie czy coś. Ja mam, jeżeli chodzi o niebieski pancerz, to ja mam taki. Jedyne. Aha, jest taki. I bardziej, wiesz, taki niebiesko-biały. To jest cięższa wersja tego lekkiego, co już mam teraz. No to tak jak jest w normalnym sklepie, też już mam. Jaka by cię zeskaszowała. Aha, to dlatego pewnie nie mogę sklepu użyć. No tak, właśnie. A teraz przynajmniej lekka. Szybko wykopało. Mi też skaszowała gra. What? O, a mi nie. O, mi się skaszowała. Najsłabszy komputer i wytrzymał. Ja czy ja wiem, czy najsłabszy, no chłopy złoty. Jecze, słabiutki, no. Co ty pieprzysz, kurde? Ja oczywiście, że gadam głupoty, no. Średnia półka. Ja tylko czekam na nowe karty te graficzne i od razu się na to rzucę. Tak, jak zawsze mówię, jak Gesslerowe na nową lokówkę, od razu. Na 40 się rzuciłeś? Ja mam 40-90. No ale to jest warto, żebyś rzucał na 50? O kurde, tak. Bo ja też niego, tak. Dużo akurat ten renderuję. Po prostu, no tak, ale 40-90 jest dosyć mocna, no. No. Dla Bigosa nie ma. Jest, no. Tylko najwyższy poziom. A powiem wam tak, panowie, ja kiedyś miałem dawno temu, kuźwa, to tylko najsłabsze rzeczy, bo nie było mnie stać, to jest mnie stać i chuj, kuźwa, kupuję wszystko. Nie no, ja nie bronię, ja tam też nie mam taniego komputera, po prostu mówię, że to na ogół się przyjęło chyba co drugą generację. Ja co trzecią zmieniam. Ja zmieniłem z 3090 od razu na 4090, bo to było 80% wzrostu. Ja to widzę przy renderowaniu, na przykład jak na 4K. Jak też dla żony coś tutaj robię, to zamiast mi to 5 godzin, robi mi to 2 godziny, nie? Jest to duża różnica. Dla żony
Ja nie renderuję, więc w sumie nie potrzebuję aż takiej mocy. Panie, ja na przykład robiłem z Wiedźmina. Wszystkie cutscenki zrobiłem w jeden film. Mhm. Film trwał 12 godzin, trwa. Wszystkie cutscenki, nie? I na mojej 4090 to mi trwało chyba to 6 godzin. Na 4K, nie? To jest takie tak dużo, też bardzo szybko. Nie, no szybko, jak najbardziej. A to było... O. Chyba trzeba zaprosić tego pana... Stevie? Zapomniałem się, już dołączam. Ja sam sobie wejdę. Tam sobie wejdziesz? Tak. Żebyś miał pancerz lepiej, nie? Żeby nie biegać ciężkim, bo się złamiesz w pół. Ale ja nie mam ciężki, to jest tylko wygląd. A nie! Tak, nie masz. Nie jest tylko wygląd. Tak, masz rację. Ja patrzyłem na wygląd, o, myślałem, o, fajnie wygląda i... No. A później Bigos nie może uciec od robaków, no, go jedzą. No, muszę podróżować nad stami, no. Ja tam. Dobra, no. Bierzemy kask tego Lorda Vadera, tylko białego, i lecimy. Zajebisty jest ten kask. Ten kask jest zajebisty. Yep. A skąd go masz? No, ze sklepu. Premium czy normalnym? On, nie, ze sklepu tego za kredyty. On jest bodajże z tym... Nie, z tym? Na piątej stronie? A pancerz jest... Dobra, to jest w tym zestawie. Kurde, tutaj jest nawet nasz... W siódmym jest ten od Star Warsu Sandmanów. Aha, tak, tylko... Nie, ja mówię o tym super sklepie, wiesz, ja go kupiłem. A, super sklepie, okej. Okay. Nie, z... Dobra, ja idę się wylać, bo widzę, że macie długi temat. Kurde, ale gdyby jeszcze dali... Star Wars sobie, gdyby dali jeszcze kask... Z Mandaloriana. Uff. No, ja myślę, że na pewno będzie dużo takich opcji, które będą na pewno inspirowane różnymi takimi. Nie powiesz mi, że to nie jest inspirowane w jakiś sposób. Oczywiście, że tak. Tutaj jest dużo takich inspirowanych. No i bardzo dobrze, no. Tak, jak najbardziej. Słuchaj, wystarczy, nie wiem, czy graliście kiedyś w Destiny 2, ta postać jest również inspirowana... Nie grałem, szczerze mówiąc. No, ale jest inspirowana no, takim, można powiedzieć, głównym dowódcą tej grze. Bo... No, muszą też jakoś coś tam przyciągnąć. No, chłopie złoty. Oni jak w taki bardzo smaczny sposób wykorzystają... Jak na przykład ten Suicide Squad grałem, nie? Ja specjalnie kupiłem i tylko kupiłem tą edycję Deluxe, bo tam był King Shark, ale w stroju Supermana. No to kurde, to musiałem to mieć. To akurat musiałem mieć, nie? Dobra, już jestem. Chyba sam pomysł tej gry jest trochę bezsensowny. Tak, ale... Okej, okay, szanuję. My z Steve graliśmy, my się dobrze bawiliśmy. Co, w Suicide Squad? Nie. Jako... Mi chodzi o tematykę, w sensie taką, że te postaci walczą kontra postaci z głównej sceny DC i je pokonują. To mi się akurat podobało, no. Kurde. Superman dostał w dupy, Flash dostał w dupy i Batman też w końcu, nie? No tak, tylko że patrząc na to, jeżeli porównujemy je z wersjami z filmu, to nigdy nie miałoby prawa bytu. No to... Praktycznie nie, aczkolwiek nawet tam do końca. W komiksach i takich... Według komiksów to jest. Komiksy są nierówne, to jest tak samo jak w Marvelu, nie? Masz wiele różnych komiksów, które... albo w Star Warsach, które przedstawiają zupełnie inaczej świat. Gdzie idziemy? Gdzie chcecie? No obojętnie, i tak musimy kółko wokół wszystkiego zrobić. Możemy iść tu, iść tu... Padamy od razu na środek gniazda. Zgaduję. A jaki to jest poziom? Ekstremalny, bardzo dobrze. Co wziąć? Co na pewno wezmę? A standardowe rzeczy biorę. Sojusznik. Zamiast tego nalotu orła karpetowego nie wziąłby się zwykłego nalotu. Jakie? Wsparcie powiedz z powietrza? Ten na mały cel? Nie, zamiast karpeta, zamiast tych sześciu kulek na te dwie bombki.
A nie mam jeszcze dwie bombki. A. To jest dużo lepsze. No to... Nie będzie uniwersalne, o. No nie mam innego nic, nie? No to chuj, to biorę. Nie, zjebałem! Oj, zaakceptowałem już. Cóż, bo premium nic nie wziąłem. A dobrze. A... No to trudno, tam na początku się tak... Dobra. Teraz się nie ruszamy. Ja już widzę jajka. Pod robali. Okej. Złożyły kokony. What? Aha, ja podniosłem jakieś LMG-ka, what the heck? A ja... Proszę. Żeby nie było. Nie no, spokojnie. Dobra, mam. Jak go stało? What? On się wspiął. Jak się... Cieszę się, Bigos, że cię ratuje. Już by skończył brzuchu. Tak, na pewno. Nie z moim pancerzem. Kurde, tutaj już od razu poczuli mięso. No, smaczny Bigos. Kurde, ale... A, już leży. W następnym tygodniu będę robił Bigos. Więc... Jaki lubisz robić Bigos właśnie, czy taki zbalansowany? Zbalansowany, no. A to ja lubię... Trochę słodkiego, trochę... Znaczy śliwka musi być w środku, nie? Byłby też więcej grzybków dać. A, no właśnie ja śliwki nie dodaję. Ale ja mało, tak, taką jedną śliweczkę tylko, nie? Ja, u mnie ja się nie wychowałem na śliwkowym Bigosie, więc dlatego nie dodaję, ale jakoś tak nigdy nie byłem... Wiedzy. Grzybki więcej... Proszę, jeden granat i do widzenia, nie tam. Wszystkie jajeczka. Pokażesz ci fajne działko? Nie. Ale ono jest naprawdę fajne ogólnie. Nie. Nie lubię fajnych rzeczy. O. Hello. A fajne próbki na przykład? Próbki już prędzej. Aha, zliczowana próbka pod ziemią, no come on. Dobra, zostaw tam. Jedna. A to akurat rzadka czy zwykła? Zwykła. No to olać. No właśnie rzadka by bardziej bolała. Rzadka nie jest. Wierz mi, że będzie ci potrzebne zwykłe. Ej, tam mamy zadanie dodatkowe. Jakby... Dash of the Saham. Rzadkie próbki są... dużo częstsze i ja mam ich 150, a zwykłych mam 20. Tak. Bo wykorzystujesz dużo mniej tych rzadkich, a zbierasz ich prawie, że tyle samo zawsze. Czy wyjdziecie do jajek, a co z tym pobocznym, bo w końcu że się zaznaczy i olał ci. No bo amunicję przyzwałem. Ty sobie kupiłeś tam tą tarczę? Stevie? Jaką tarczę? What? A nie, teraz byście zmieniliście po prostu ten, okej. Okay. Ten Stevie jest na S3. Zawsze byłem. Nie. Ja się śmieję, że S2 przecież miałem w poprzednich streamach. No właśnie mi się też zawsze wydaje, mam że... S. Nie. Wcześniej byłeś S... 2. F2. S2 byłem. Tak, pamiętam byłeś. Doskonale. A teraz jesteś... S3, no to czyli jeden do więcej, no po prostu awans. Będę później będę S4. Ja nie wiem na jakiej podstawie wyznacza
Też nie wiem. Ja zawsze SK jakoś mam. A UWES ja jestem W1, tak? Może tak. Stevie, Felix i Waleczny Bigos? No właśnie, to... dokładnie, dlatego nam tak dali. Widzisz, Bigos odkryłeś. Ej, masz rację. No. Ja jestem... Właśnie się zastanawiałem. Ukradłem ci wszystko. Akurat Stevie, ty jako trzeci dołączyłeś, to jesteś teraz na S3. Mhm. No, może pierwsza litera ma, Niku, znaczenie. Tak. No dobra, ale jak ktoś ma dwa S-ki, dwie S-ki, to co? To... Właśnie, to jest pytanie. Tylko... What? Jak ma dwie S-ki? No na przykład Stevie i... I Stefan. Kolejność przełączenia, panowie. Ty się dołączyłeś trzeci, to masz trzy. Ja się dołączyłem drugi. To no. Tak. A jak ktoś ma na przykład... Dwa, Stevie jest Stevie, a ty jesteś Stefan. No tak, to S1 jest S3? No pewnie, chyba tak. S2 jest, to będzie. Okej, okay, no. Zależnie od tego, kiedy się dołączył. Oj, tam idą ziomki. No to zaraz przestaną mi się. Ten rzut był bardzo naj... Aha, to jest tego. Też tam rzut. Spokojnie. O, to już po moim działku. Wasz rzut będzie chyba szybciej. Dobra, działko jeszcze poczyści. Złożone planowanie manewru, świetnie. Dobra, tu jest mnóstwo kolegów w środku. Osłaniaj moje działko, Bigos. Ono nas broni. Macie tam dużego. Że ja mam na pewno, nie? Dobra. Zdech. Wyzionął bucha. Uważaj, moje działko się rozstrzelało. Ono teraz morduje wszystko. No nie wszystko. No Bigos, Bigos lubi. Kurde, nie mam amunicji już. Dobra, ja nalot mam. Rzucam tam. Oj, nie rzucę. Nie rzuciłem jeszcze. Chciałem na te gniazda rzucić. Rzuć, tylko na drugą stronę. Czekaj, czekaj. A, tutaj są te. Dobra, jakoś, jakoś w miarę rzuciłem. Uważaj, Bigos, tam nalot jest, nie biegnij tam. Do przodu. Dobrze, dwa trapione. Tak to się robi. O, gdzie on był zamknięty? Mamy zrobione. O, moja żona wróciła. Wiecie co, ja tylko szybko pójdę się z nią przywitać. Pozwolimy, żeby się umarł. Tak, dajmy go zjeść. Składamy go w ofierze. Ale powiem ci, że zignorowałem go kompletnie. Nie, spokojnie, już idą. Już by czuły. Ja ich trochę pokieruję do niego i zaraz będą... Tomać. Żona mi coś przyniosła. Patrzcie, choinkowa flaszka. To jeszcze na streamie jest opóźnienie, więc... No tak, to zaraz zobaczycie, no. Opóźnienie jest 20 sekund chyba. No, jest... A na YouTubie, jak się 2K streamuje, to tak. A to jest choinka? Czy to jest? To jest, no, choinka i to jest likier... ten, 15% to ma tylko. A, to likier, to oddam żonie. Ale jaki likier? Śliwkowy. A, on to może być fajne. Likier na przykład na lody jest bardzo przyjemną opcją. Oczywiście, że tak. No. Że ja w ostatnich czasach tak mało piję, że aż nie porozumiem. No, likru też ja nie, nic. Nie, ja w ogóle już alkohol prawie w ogóle nie piję. Ja mam
małego szkrabiksa. Refluxa? To... Nie, nie, Bobiksa, coś dziecko. A, okej. Okay. Nie, to nie może chorowy. Czasami można go tak nazwać małym refluxem. Ale... O, rzadkie próbki, już widzę, że jesteście tak bogaci, to już nie zbierać. No ale po to ty jesteś. O tak. Nie ma to jak być tragarz. Bo moja cała peleryna jest już zniszczona, zakrwawiona. Dobrze, Bigos. To oznacza, że dziennie walczyłeś. Albo się kąpałeś. Plaki robaków. Bardzo mi się to podoba motyw, że się można ściskać na tym lodzie. Kurwa. Co to było? Co żeś zniszczył? Jak medale nam zdobyłem, proszę do... całować stópki. Okej. Okay. Trzy medale. Czekaj. Czekaj, zastrzyki. Przeżył, w tyłek przeżył. Jeszcze nic mu się nie stało, Amigos dostał więcej. Co to było? Myślałem, że da... A ciekawe, zobaczę na Bigosie, czy się da, czekaj. A czy się da? Nie da się. Myślałem, że jak wskoczę w Bigosa, to go przewalę. Kurde, wy tam już robicie jaja. On ciągle jakąś imprezę tworzy, no. To nie ja. No ja wiem. Należało mu się. Za to wszystko, co ci zrobił mnie, to mu się należało, wiesz. Masz już z powrotem. Obok. Chciał mnie ubić. Co ci przewróciłeś się, ty? Banan jest indziej. Jak mnie wyrzucił, tutaj, tutaj jest impreza. My mamy swoją. Ty, skały też można rozwalać tym. Super. No tak. Wow. Co to było za bomba? 500? Chciał nas. Nie zabiło. Chciał nas. 500 wygląda groźnie, ale nie ma dużego flaszu. Dobra, moje próbki. Dawaj je. I to zwykły. Mówiłeś, że dobry. Nie trafił, jaki unik zrobił. Dobra. Nie trafi. O, to jest amunicja. Okej. Chętnie wezmę. To macie tu. I tutaj, jeżeli ktoś chce, oczywiście. Rzucam na lot. Zaraz spadnie kogoś na górę. Oj, na lot zniszczy moje działko. Nie wiem, co będzie pierwsze. O. Nie, działko wyszło. Nice. Jak chcecie, to tego macie... Aha. Macie tarczę, macie gosta tutaj. Dobra. Co się... O, ty, seksowne są te ślizgi. Kurczę. Czuję się jak na scenie. I można cały czas je robić. Serio? Jak ci się podoba shotgun? Widzę, że jednak używasz. No shotgunka jest mega fajna. Ja popsuty muszą znerfić. Te próbki to są zwykłe. I tu rzadka się. Ej, tytan. Ja to nie byłem. Ła, to odkąd to jest? Masz to dobre działko, to strzelaj. Głowa... No, dość sobie trochę i lecisz. Ja mu dupę rozwalę. A, zginąłem od eksplozji. Okej. Okay. Mam cię. Ja go śnieżką rzucę, pokona go śnieżka. Mogłeś mnie rzucić w niego, wiesz? No ja też fakt. Jestem, no i już, i widzisz. Kurde no. Moje działko co tam... Patrz Bigos, co mam w ręce, zobacz. Fajna. Kurczę, prawie go trafiłem tą śnieżką. A
A to można śnieżki wziąć? Tak, można tu śnieżki tak, podnieść. Tak, są miejsca na mapie, gdzie można... Kurczę, chciałem to zrobić, no. To nie fair play, muszę najpierw działkę rozwalić. O, mogę wejść po tym, po tle tego ziomka. Dobra, idziemy dalej? Tak. Powinniśmy się ruszyć. Nie wiem, gdzie jest moje tego. Kurczę, chciałem Bigosa rzucić, no. Dlaczego nie mogę w niego rzucić śnieżką? Bo to nie była śnieżka. Tam nie miło się. Na to musimy iść pana. A twoje pole wytrzyma mój granat? Mogę przetestować? Za nami, ja nie mam Gaussa już też jak coś. Ja jeszcze... Chyba ja mam 5-tkę, więc najwyżej za pierwszą rzucę. Ej, on unik robi, zobaczmy. O, chyba że? No nie do końca mu wyszło. Uciekajcie! Dobra. Orbita! I... Nie trafisz. Nie trafi, już przebieg. Kurde, ale to też ty... To macie to. Przytupasów. Ten rzucił nalot na nas. Na nas rzucił. Czekajcie, to jest 500. Nie na was. A, 500 jeszcze rzucił, pięknie. Żeby zabić go, patrz to co mu się... O. Kurde, rozbił pięknie, go na 5 części. Po prostu pięknie. Użyłbym pewnego określenia, ale... Tu młodych dużo ludzi. No, ja wszyscy tam, cię słuchają. Ja tam, 18 lat. O mój też. Więc ale słyszałem, że jest demonetyzacja. Przecież ja jeszcze nie, nie chodzi o monetyzację. Monetyzację, uwierz mi, ja tam nawet z YouTube nieraz pisałem i na spokojnie. Co znaczy na spokojnie? Co masz na myśli? Można opowiedz. Przeklinać. No. Ja też przeklinam. Ale nie w pierwszych tam 15 chyba sekundach. Tak, w pierwszych chyba 30 sekundach nie można. A czasami nie akurat mój filmik albo zwłaszcza live streamy akurat no, zablokują. Potem daje, że mają mi to sprawdzić i potem mi to odblokują. Tylko, że wiesz jaki jest minus tego? Bo to jest... Wybacz, że... Jeszcze mnie się nie zdarzyło, że zablokowali. Jest to śmieciowe, ponieważ patrz, oni ci blokują monetyzację na początku, kiedy ten filmik zdobywa największą popularność. No, coś on, w tym jest. Jak wejdzie, ale... to on jest najbardziej tak. popularny. Nie? Ale dużo widzę. I to jest filmik. Różnica między live streamami a filmikami, bo live streamy, wiesz, to są ludzie no tak, są na żywo, a tak, żeby sobie jeszcze raz obejrzeć sobie live streamy, to jest statystycznie z mniej osób, tak to oczywiście, powiem. Oczywiście, nie, jeżeli podchodzimy do tego pod kątem... Dobra, już nie strzelaj w niego, już jest martwy. Ała! Moje własne działko mnie rozerwało. Zostawcie go, bo on się wykształci. Jak mu dupę rozwalisz, weź próbki ze mnie, bo mam zwykłe i te... Ty leżysz? Nie. Ja zabiłem jego działko, bo mnie zaczęło strzelać i by mnie zabiło. Spoko. Samo mnie zabiło. No, widziałem właśnie, że się to mówiło, więc miałem dwa... Kurde, nie, zamień to! To oddaj mi teraz moje. Tam żeś to zrobił. Wiem. Ja chciałem swoje podnieść. Na X w ogóle nie wiem, co ja mam teraz na plecach. To jest amunicja? Tak, moją amunicję masz, może mi ją dać kiedyś. A panowie, a tam gdzie... Dobra. Rzuciłem na lot. Tam już nic nie będzie za bardzo chyba. Nie, jeszcze tam są. No, dupne. Przepraszam, na skałach. W ścianę. Ej, czy wy widzicie to, co ja widzę? Rzuć, tak. Rzuć coś stoi tam, ogląda. Ej, jest wszystko. Ale on się tak nagle pojawił. No. No właśnie. A czy ja mogę w końcu przyzwać tego? Wiesz co, ja go poczęstuję pewną zabawkę. Masz plecy. Nie strzelaj, nie strzelaj, please. Zostawcie go. Okej. Okay. Ty chcesz go pogłaskać? Tak, prostować. Chcesz go udomowić, tak? Zabierasz go do domu. Okej. Okay. Patrzymy się na niego, oh yeah. On też patrzy. To jest jak oko Saurona. I się położył. O, dobre.
przyjemne. Połknął to z całości. O, jest, doświadczony. Dwa strzały wytrzymała, ty. Tak, ona wytrzymuje trochę. I to jest shotguna, który ma bardzo wysoki. Dobra, w to ci nie strzelę, bo to już by było przebrzydłe. Weźcie, zamontujmy te. Rozerwać. Zamontujmy te wszystkie pociski, bo to ja samemu będę to nosił tydzień. Dobrze, pracuj. Od razu powiem, nie dotykaj tego. Nie dotykaj tej, bo to jest dym. Tego nie chcemy. Tu były gdzieś jeszcze. O, tu jest jeden. Jeszcze jeden gdzieś powinien. Szukam. Jeżeli nie znajdziemy, to załadujemy na koniec ten dym, ale osobiście preferowałbym nie. To jest bezostateczny na robaki. Jeszcze jeden musi być. Mam. Masz? Okej. Okay. Proszę mnie osłaniać, tam coś idzie. Lewy, małego. Nie widzę. What the? Co to było? Zaopatrzenie. Bigos jest pół nagi, już nie ma amunicji. Na czerwono się świeci. Dobra, załadowane. To jest ziona, czemu to jest ziona? Ładuje się. Mam cię. Musiałem cię rozsądzić. A już chciałem wiedzieć. O nie, on chce mnie tym. Nie ma, tak. To jest zabójcze. Co robicie? On też shotgunem próbuje ubić. 11 żyć jeszcze mamy. Ty, jajkami w ogóle powinniśmy się zająć. 18 minut mamy. Spokój się. Nie. Dobra. A są jajka. Widzę. O, Bigos już zobaczył jajka i święta. Wielkanoc. No jak, za długo są? No właśnie. Wygląda się cały czas tak. O kurde. No. Dwa ciężkie są. Oj, dobra. Dobra, ja go spotkuję. Dobra. Ja nie żyję. Żyjesz? Tego cholestwa. On idzie na mnie. Ła, czemu on mnie uderzył dupą i mnie to zabolało? Serio? O, tam z tyłu jeszcze też jest impreza. Idą. Oj. Kurwa, niech tutaj jest. A, zróbmy zadanie na tym może. Zrobiłbym, ale biegają za mną przyjaciele. To jest materiał wybuchowy. O! Jezus, nienawidzę, po prostu z całego serca nienawidzę tych gra. O nie. Powiem wam, mam historię do opowiedzenia. Byłem pod mapą i wylazłem z nich. Otwory mnie wrzuciły. Ja mam gorszą historię, są stalkery na tym mapie. No tak. Stary! Co się dzieje? Impreza. Ja ich tutaj wszystkich kuźwa robię prawie. No kurwa, nic nie widzę. Dobra, to jest leżę. Już ci pomagam z... Charger'em.
Steve, w końcu mnie załatwili. No, cholera jasna. Cholercia jasna. Jeszcze w nogę mu strzelaj. Czekaj, już nie mam. O Jezus, nie! Jak w lewą nogę mu strzelisz, to go zabijesz, bo on jest już bardzo low. Dobra. Gdzie jestem? No Max is empty, akurat jak trzeba go zabić. Załatwiłem go. Zaraz sobie wezmę. Jezu. What? A to stalker. No. Tam jest jeszcze. Ja szukam mojej broni, tu są próbki jakieś. Yep, ja tutaj zginąłem. Plecak generator tarczy, to łamacz i plecak generator tarczy, tu leży w tym razie. Dobra, znalazłem lepszy magazynek. O, tam jest heavy, ale nie musimy go walczyć z nim. No ale on już się zagrał w tym samym momencie, jak go smartowałeś. To nie ja. I ja to tak. Raczej nie strzeliłem. Okej. Please run away, please. Już się wszystko zarobił. A, dobra. No, to jest pieprzam. I kolejny ziomik idzie. Dobra, mamy 13 minut, panowie, jeszcze jajka po drugiej stronie mapy. Aha, ej, robak odbił ten pocisk, zobaczcie. Widzę. Zaraz strzeliby. Mamy 13 minut, przypominam. Gdzie są te inne jajka? Tam są. To nie jajka zostawić, to nie jest już chwila jakoś. Dobra. Jeszcze... Leży. Dobra, nie? Leży. Auto of ammo. Dobra, gdzie my musimy iść tam? Tu jest zadanie jakieś przy nas. Aha. Ja mam imprezę tutaj, z tyłu. Już. O Jezu, ten mnie zabił, no. Gdzie dyga? Ale przynajmniej ammo będę miał nowe. Ale mnie tam biorą, kurde, na śniadanie. A jak tu strzelam? Explosivem we mnie. Nie wiem, czy... A ja wszystkie... Nic ci się nie stało, to był kontrolowany damage. Kurde, już nie mam granatów. Chciałem tego grubasa spowolnić, aby przynajmniej go obić. Już ci pomagam szybkim nalotem. Nie ma amunicji. Jest amunicja. Tu gdzieś leży. Dobra, zabijam drugiego. Zostaw tu nogę. Dobra, Marce. I idziemy szybko do tej... Do jajec. Zostało 10 minut. No, faktycznie jest mało czasu, bardzo mało czasu. Dobra. Bo musimy jeszcze później uciec. A ucieczka w sumie jest blisko, więc jakiś plus. Calling down a support weapon. Aha, na górze są. Dobrze, one pilują tam. No nie kończę, skaczą na mnie. I gdzieś jest... Aha, kolejny. Dobry granat. Prosto na ich twarz. Ja bym chciał powoli... Kilka. Dobra, biegnij. O, okej, źle poszedłem. Nie? Tam trzeba? Od lewej? O nie. Oj. Nie mam czasu. Nie mam czasu, bo mam dużą kolonię.
Tak to nie ma. Ale moja była... Bez głowy mnie jeszcze atakował. Moja była szybka. Tak, on coś się atakuje jeszcze bez głowy. Dobra, mam to przejście, co potrzeba. Aha. Kurde, jeszcze grube. Dobra, olej. O nie, to grube. Co to jest? O nie. Na mnie, a tak się o nie. Dobra, ja mam 500. Ja rzucę w tego. No to rzuć na niego. Ja biegnę do jajek. Do jajek trzeba biec ten. Ja wiem, ale. Bigus. Kurde, biegnij. A, on sobie poszedł w te 500. Tu amunicja jest, dawaj ją. Dobra, ja go zajmę. Prawie mnie zabiło. Dobra, ja zasuwam do tych jajek. Ja idę z tobą. No i czy idziesz sobie? Także... Nie dziwcie się, jak nikomu nie pomogę. Idę jajko ja rozwalić. Jestem za tobą cały czas. No, jak już to olejcie mnie. Kuźwa, tutaj... Nic nie widać. Tu jest gniazdo w ogóle. Dobra. Gniazdo tu jest. Oj. Co? No możesz mi coś zrobić. Zrób co chcesz. Nie, nieważne co. Jezus. Ej, grzyb jest niedaleko gdzieś też. Dobra, grzybek mnie nie interesuje, jajka. Come on. Dobra. Ile jeszcze potrzebuję czegoś przejść? Zabiłem go, jest. Musimy znaleźć tego grzybczona, on gdzieś tu musi być. Kurczę, gdzie tu jest wejście? Dobra, zrzuciłem na nich. Na razie niech to wystarczy, bo jest ich za dużo. Zobaczycie, jak grzyba. O nie. Ja pierdzielę. Rzuciłem tam ten nalot. Nie tam, gdzie ty jesteś, Stevie. No, po prawej stronie. Dobra. O Jezu. Dobra, nie wiem, jak to poleci. Znalazłem grzyba. Ochroniłem ci dupsko. Dobra, ja nalot popuściłem. Okej. Okay. I kolejny grube tutaj jest, ta, duże jest. Jest duży. Dobra, odciągnij mi go, Bigos, ja jajkami się zajmę, odciągnij go. Oj. Ale kolejny duży chodzi wam o tego, tak? Tak, tytana. Tytana. Oj, tytan mnie zabił, no. Akurat do jajek poszedł, no. Lubię jajka. Dobra, zniszczę trochę jajek, jak na nie spadnę. Test na mnie idzie, jako, dobra, jako... Dobra, odciągaj, bo ja niszczę jaja. Tak, odciągam go, całkowicie od jajek. Ja nie ci pomogę tutaj. Proszę. Dobra. Dobra, jaje zniszczone. 6 minut. Czekamy, no? On się ode mnie odpieprzył, chyba do was idzie. Dobra. Uciekajmy do tego, do strefy. Gdzie ona jest chwila. Tam jest. Trafił go? Nie, nie, nie. Ja jestem tutaj sam z nim walczę. Ale trafiłeś go? Nie, nie trafiłem go, bo poszedł na stronę. Ała?
Czekaj, gdzie jest ta wtyczka? Powiedz mi. W naszym kierunku. O nie, akurat jest tu heavy, no. Dobra, ja przyzywam. No tak, czy to będzie trwać czerwienie, typy? Zabiłem go. Oj. Dobra. Przyzwałem, zdążyłem. Ale wyjście jest dziwne. No, na lodzie. Taniec na lodzie. Dobra, zaopatrzenie rzucam. Ja w plecach tarczam. Ja wieżyczkę. Serio? Musiałeś? Mogę się oprzeć. Dużo tego idzie. No właśnie, a ty mnie popychasz. To nie jest najlepszy moment na zabawę. Jak to nie? Zawsze jest dobry moment na zabawę. Dam radę! Kurczę. Wiem, co próbowałeś zrobić. Jak nie mogę trafić w nogę. Dobra, już zabity, nie żyj. Fajne. Jak się pojechał? Uważaj, mały to mi idą. Bawić małe. Tutaj dopingujemy kolegę grubego. I okej. Okay. Zabił mnie. Dobra, zabiłem go. Czy ty widziałeś, co on robił? Dobrze, mam was, nie, mam was. Nie miałem czasu. Nie bójcie żaby. O, mam twoje działko, dzięki. Przydałeś się. Mi działko. Przydałeś się. O, wezmę jeszcze twoją tarczę, żeby ci było mało. Dawaj to. O, a czemu strzelasz we mnie? What the fuck? Akurat nie chciałem. Bawimy się. Wy jesteście kolegami, nie strzelajcie w siebie. Ja nie strzelam, no. Po prostu mu dałem fajkaj. Co za dziadę, co za dziadę. Kurde. Za łatwo było Obigo, zobacz, my tam Hemiego żeśmy we dwóch bez niczego rozwalili. Tak jest. Ty tam, a ja nie mam Gaussa, no? Ja... Dobra, ja mam. Twojego Gaussa, a tam za nami spadło. Oj, nie zdążyłem. Dobra, 500 jest tam na nas, uważajcie, wycofajcie się trochę. Kurde, jeszcze zdążyłem. Myślałem, że on się zbliży do nas, on się stał, bo tutaj czekał. Pokeball. O, ale dostanie. Ja też. Czemu tam tyle kurde, próbek. No bo nie wiedziałem, gdzie ty to rzucił. Tyle tu było błysków w jednym momencie. O, nie, nogą złapał. Dobra, spadnę na niego. Oj. Jeden pocisk. Nie trafiłem go. Kurde, typy się pojawiłem od razu. Dobra, zabiłem go granatem. Nie spróbuję. Bonga puścił i już. Nie mogę. Musisz go wskrzesić, bo mnie goni wszystko. Go wskrzesiłem. Dobra, mamy statek. Zmiatamy stąd. A tu próbki gdzieś nie zostały? Nie, ja zabrałeś, dobra. Bigos! Użyj Steama. Użyj Steama. Użyj Steama. Nie panikuj, użyj Steama. Co? Bez Steama. Bez. Kurde. Tak przez masełko.
by ci się regenerowało cały czas i byś dał radę i tak wyjść. Ciepły nóż przez masło. Tak, tak ja przelazłem. Ej, widziałem. Miałeś odrobinę szczęścia. Obie ręce miałeś odcięte. Ważne, że raspa dotarła. Przy szyją. A stalkerów nie zabiliśmy właśnie. Następna misja będzie moją ostatnią. Nie, wiesz co, nie... ta misja już była. No, starczy. No, to dobrze. Chciałem powiedzieć, wróciła, że... Ja tam 2% wróciła. Czasu. Steven, za duży boks tam był. Zabijał. 3 koła. Uff. No. Jeszcze za boksowanie powinno być premię. Kolegów. Ale skończyliśmy operację. Zostanie 7 poziom trudności dzięki temu. No tak, bo wszystkie, całą trójkę zrobić. No, to Bigos. Możesz grać na wyższym, możesz już grać. Setkę zrobiliśmy, wyzwaliliśmy planetę. To tak wiesz, zawsze pokazuję. Jak masz wyzwoloną planetę i idziesz na nią, to zawsze się tak... A, okej, okay, dobra. Myślałem, że jesteśmy chociaż wyjątkowi, że skończyliśmy. Nie dałeś tego. Kapitan śmierci. Oh yeah. Jest. Ale mam 15 w końcu, doczekałem się, dożyłem. Patrzcie, najwięcej robaków zabiłem, no. Dobrze. Chicken zajął się biczowaniem mnie, a ja tam robakami. Bo ja akurat ciebie cały czas krzyszałem, nie? Starszy sierżant. Dobra, panowie, na dzisiaj koniec. Tak. Oj, zmęczony. Jutro 6 trzeba stać i dalej finale nagrywać. Dokładnie. No. Więc. Dziękuję wam za grę. Na pewno to powtórzymy. I ja na tym zakończę. Ja również dziękuję w takim razie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się wszyscy.